można powiedzieć, bohater ostatniego meczu, bohater ostatniej akcji, czy kilku ostatnich akcji. Łukasz Seweryn, niebywałe wejście w koło brzegu, fantastyczne cztery pańskie trójki, dały tak naprawdę Anwilowi pierwszą wygraną w tym sezonie. Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa. Jest nam niezmiernie potrzebne, żeby dobrze rozpocząć sezon. Przed nami teraz ciężcy przeciwnicy, cały tydzień przygotowywania się do najbliższego spotkania. A wracając do ostatniej kwarty, no to jest zasługa całej drużyny z tego względu, że gdyby nie podania kierowana od kolegów, to nie byłoby sytuacji wtedy rzutowych. Powiem wprost, kibice po sparingach zaczynali już trochę Łukasza Seweryna wątpić, bo te występy no, nie były takie dobre, jakby oczekiwali. Jednak w koło brzegu pokazał Pan swoją wartość, czy tak będzie dalej? Zobaczymy. Sparingi rządzą się troszeczkę innymi prawami teraz, a mecze ligowe to zupełnie inna sprawa. No, miejmy nadzieję. Z każdego meczu na mecz będzie dobrze i lepiej. Jakie pseudonimy boiskowe Pan w karierze swojej do tej pory posiadał? Był gdzieś może tam killer? Nie, ja mam jeden pseudonim, wszyscy na mnie mówią Severi. W takim razie może killer proponuję na teraz, po tym ostatnim meczu, ale już poważnie. W sobotę Stelmet Zielona Góra, najwyższa możliwa półka już w drugiej kolejce. Jak przygotowania, jak Wasze nastawienie przed tym arcyważnym meczem? No, zaczynamy już przygotowania od dnia dzisiejszego do tego spotkania. Na pewno przeciwnik bardzo ciężki, także będzie wymagał od nas koncentracji od pierwszej do ostatniej minuty. No i zobaczymy. Skupicie się na gwiazdach Stelmetu, na Chodżu, na Hosweju, czy też będziecie pracować nad całym ich zespołem? Wydaje mi się, że należy podejść, mają bardzo szeroką ławkę, także do każdego zawodnika, na każdego zawodnika będziemy się przygotowywać. Mają dwie niebywałe gwiazdy, ale też gra cały zespół, także nie tylko eliminacja dwóch zawodników, bo cały zespół u nich jest bardzo niebezpieczny. W takim razie na koniec nie pozostaje nic innego jak zaprosić i poprosić kibiców o pomoc, bo na sobotę na pewno się przyda. Zgadza się. Zawsze było tak, że przyjeżdżając do Wrocławka ciężko się tutaj grało z tego względu, że kibice byli szóstym zawodnikiem zespołu i miejmy nadzieję, że już od najbliższego meczu będzie bardzo gorąco na Hali Mistrzów.